Jak na ironię, spotkanie George'a i Evelyn odbyło się w najmniej do tego odpowiednim miejscu. Po kilku latach sama wzmianka o tym dziwnym przypadku wywoływała u młodych ludzi atak niekontrolowanego śmiechu. Te reakcje małżonków tłumaczył fakt, że George i Evelyn spotkali się nie w przytulnej kawiarni czy klubie, ale w murach schroniska dla bezdomnych zwierząt. W ten pamiętny dla George'a i Evelyn dzień właściciele schroniska zorganizowali wystawę bezdomnych zwierząt, której celem było jak najszybsze znalezienie nowych właścicieli. Wiele nieszczęsnych zwierząt było źle traktowanych w poprzednim życiu, a niektóre nawet wyrzucono na ulicę. Dlatego wybierając się na wystawę, aby znaleźć zwierzaka, który im się spodoba, Evelyn i George nawet nie podejrzewali, jakie znaczenie będzie miało to spotkanie w ich życiu. Co więcej, komizm sytuacji polegał na tym, że młodzi ludzie dosłownie nie mogli dogadać się, kto weźmie do siebie kota o imieniu Kitty. Zwierzak podbił od razu serca obojga, ale George przyszedł na wystawę wcześniej i dlatego miał większe szanse na adopcję. Widząc, jak zdenerwowana była Evelyn, mężczyzna powiedział: "Przepraszam, ale wydaje mi się, że taka piękna dziewczyna nie powinna być smutna z mojej winy. Dlatego oddaję ci swoje miejsce. Jestem pewien, że Kitty będzie u ciebie dobrze." Nie trzeba dodawać, ile radości i szczęścia pojawiło się wtedy w oczach Evelyn. Na pożegnanie George dodał, że gdyby dziewczyna nie miała nic przeciwko, to chciałby przynajmniej od czasu do czasu odwiedzać kota. Evelyn zgodziła się ze słodkim uśmiechem. Oczywiście trudno nazwać George'a człowiekiem, który kochał zwierzęta aż na zabój, ale mając okazję odwiedzić Kitty, mógł zobaczyć też jej nową właścicielkę. Młodzi ludzie wymienili się numerami telefonów i niepostrzeżenie dla siebie zaczęli coraz częściej dzwonić i pisać. Mniej więcej tydzień później George po raz pierwszy odwiedził Kitty oraz jej uroczą panią. Pomimo tego, że przyszedł do kota, oprócz ciężkiej torby z jedzeniem, w jego rękach znalazł się też ogromny bukiet szkarłatnych róż dla Evelyn. Oczywiście George nie wiedział, że dziewczyna spędziła kilka godzin przed lustrem, przygotowując się na spotkanie z nim. Po wręczeniu bukietu Evelyn, mężczyzna bawił się z Kitty, a potem, nabierając odwagi, zaprosił kobietę do najlepszej restauracji w mieście. Evelyn zgodziła się niemal natychmiast, jakby w głębi duszy czekała na to zaproszenie od dawna. Młodzi ludzie spędzili razem wspaniały wieczór, nie zdając sobie jeszcze sprawy, że to on wyznaczył początek ich romantycznego związku. Wspólne obowiązki i troska o Kitty bardzo zbliżyły do siebie George'a i Evelyn, którzy nawet nie zauważyli, jak się w sobie zakochali. Na samym początku ich związku rodzice kobiety byli bardzo nieufni wobec George'a, którego uważali za nieodpowiedniego partnera dla swojej córki. Gdy jednak para udowodniła szczerość swoich uczuć, rodzice Evelyn zrezygnowali. George był młodym inżynierem, a Evelyn studiowała na uniwersytecie. Dlatego gdy młodzi ludzie rok po spotkaniu postanowili wziąć ślub, dla wszystkich ich przyjaciół był to dość nieoczekiwany zwrot akcji. Nowożeńcy bardzo poważnie traktowali swoją rodzinę, a ich życie małżeńskie układało się dobrze. Właściwe miejsce w życiu George'a i Evelyn miała także Kitty, która stała się pełnoprawnym członkiem rodziny Smith. Kotka miała wszystko, o czym inni mogli tylko pomarzyć – pyszne jedzenie, przytulny dom, a nawet własną garderobę. Oczywiście Kitty była szczęśliwa, że znalazła tak troskliwych właścicieli. Rok po ślubie Evelyn zaszła w ciążę. Z okazji tak radosnego wydarzenia para urządziła huczną imprezę, na którą zaprosili wszystkich swoich przyjaciół i znajomych. Wśród nich była też Samantha, najlepsza przyjaciółka Evelyn. Dziewczyna żarliwie zapewniała wszystkich obecnych, że z pewnością wesprze przyjaciółkę po urodzeniu pierwszego dziecka. Faktem było, że Samantha często dorabiała jako niania, a jej pomoc mogła się przydać. "Dziękuję ci, jestem wdzięczna i cieszę się, że będziemy mogli cię gościć w naszym domu", powiedziała Evelyn poruszona. Na początku wszystko było w porządku, a nowożeńcy traktowali Samantę jak siostrę, członka swojej małej rodziny. Ponadto Samantha mogła opiekować się Kitty, gdy para szła kogoś odwiedzić lub by odpocząć na łonie natury. Oprócz opieki nad kotem, dziewczyna pomagała Evelyn w sprzątaniu domu i towarzyszyła jej na zakupach. Samantha wyjaśniła to tym, że nie miała stałej pracy i chłopaka, dlatego mogła pomagać przyjaciółce. "Dlaczego mam siedzieć w domu? Lepiej spędzić czas z korzyścią", powiedziała dziewczyna, lekko się uśmiechając. Oczywiście Evelyn cieszyła się z pomocy przyjaciółki i po konsultacji z mężem poprosiła ją, by została matką chrzestną ich jeszcze nienarodzonego dziecka.
Dowiedziawszy się o tym, Samantha była w siódmym niebie. Niestety w ósmym miesiącu ciąży Evelyn zaczęła czuć się źle, dlatego musiała udać się do szpitala na obserwację. Samantha, rozumiejąc sytuację swojej przyjaciółki, wzięła na siebie całą opiekę nad domem i George'em. Na początku wszystko szło dobrze, a potem George poprosił dziewczynę, by już więcej nie przychodziła, bo dalej pomagać im będzie jego matka. Dowiedziawszy się o tym, Evelyn poczuła się urażona przez męża, że tak niegrzecznie potraktował jej przyjaciółkę. Na szczęście dobiegał już termin porodu i nie było czasu na zastanawianie się nad tą sytuacją. Jedyną rzeczą, która przyćmiła radość przyszłej matki, było to, że George nie chciał też, by Samantha została matką chrzestną ich dziecka. Czas mijał niezauważony, a kiedy syn dorastał, Evelyn zaczęła myśleć o tym, by wrócić do pracy. Rozumiała, że George'owi trudno samemu utrzymać rodzinę, zwłaszcza, że od dawna nie miał urlopu. Evelyn upierała się, by to jej przyjaciółka Samantha została nianią dla dziecka. Być może w głębi duszy George był temu przeciwny, ale głośno nie wyrażał swojej opinii i potraktował decyzję żony ze zrozumieniem. Samantha podjęła się jednak obowiązków niani. Tłumaczył to również fakt, że była bezrobotna od około 6 miesięcy i cieszyła się z każdej możliwości zarobienia pieniędzy. Wydawało się, że w młodej rodzinie znów zapanował spokój i radość. Wtedy kot właścicieli nagle zaczął zachowywać się wyjątkowo agresywnie w stosunku do Samanty. W tym samym czasie młoda niania wielokrotnie narzekała, że Kitty drapała się po rękach i nogach. Na początku George i Evelyn uznali, że ich kot po prostu nie przyzwyczaił się do zmian w rodzinie, ale potem zauważyli, że dziecko zaczęło więcej płakać i prosić o noszenie na rękach, ale nie Samantę, którą kiedyś tak bardzo lubiło. Ta okoliczność zaalarmowała młodych rodziców. Gdy para znalazła siniaka i małe zadrapanie na ciele Bobiego, zmartwieniom nie było końca. Jednocześnie Samantha zapewniła właścicieli domu, że to Kitty zostawiła ślady na nodze dziecka, gdy zwierzaka nie dało się uspokoić. Biorąc pod uwagę usposobienie kotki, brzmiało to dość dziwnie. George i Evelyn wymienili znaczące spojrzenia, a następnie, aby rozwiązać sytuację, postanowili uciec się do małej sztuczki. Nie wtajemniczając Samanty w swój plan, małżonkowie potajemnie zainstalowali ukrytą kamerę w pokoju dziecka. Oczywiście ani George, ani Evelyn nie wierzyli, że ukochana Kitty może krzywdzić ich małego synka. Aby potwierdzić lub obalić tę wersję wydarzeń, potrzebowali jednak faktów. Rodzice chłopca obiecali Samancie, że oddadzą Kitty rodzicom już niebawem. Gdy Evelyn i George oglądali potem nagrania z kamery, nie mogli powstrzymać gorzkich łez. Zaraz po ich wyjściu Samantha poszła do sypialni chłopca i zagoniła Kitty pod łóżko miotłą. Wydawać by się mogło, że nic złego w tym, że młoda niania chciała uchronić siebie i chłopca przed kocimi atakami. Dalej młodzi rodzice zobaczyli coś, przed czym Evelyn musiała z przerażeniem zakryć oczy rękami. Gdy mały Bobby obudził się i zaczął płakać, młoda niania zaczęła na niego krzyczeć, a dalej całkowicie uderzyła go w ramię. W tym momencie Kitty wyskoczyła spod łóżka i sycząc wściekle chciała bronić dziecka. Nawet miotła, którą zamachnęła się na wściekłego kota Samantha, nie pomogła. Zwierzak dalej bronił malucha. Gdy rodzice trochę się uspokoili po obejrzeniu tego szokującego filmu, podjęli jedyną słuszną decyzję w tej sprawie. Następnego dnia, nie mówiąc nic, Samancie poszły do pracy, jakby nic się nie stało, i wrócili, gdy niania najmniej się ich spodziewała i biegała z miotłą za Kitty. Evelyn i George nie przybyli jednak sami, ale z policjantami, którzy mieli wiele pytań do niani krzywdzącej dziecko i kota. Wcześniej funkcjonariusze organów ścigania przeanalizowali nagrania dostarczone przez małżonków i próbowali zabrać Samantę do aresztu. W ten sposób zwierzak właścicieli, kotka Kitty, pomogła ujawnić nieznaną, ale bardzo mroczną stronę przyjaciółki Evelyn. Samantha przez długi czas podkochiwała się w George'u i snuła plany zniszczenia rodziny przyjaciółki. Po tym, jak mężczyzna powiedział jej, że kocha swoją żonę, młoda niania zżywiła urazę do całej rodziny. Tylko dzięki aniołowi stróżowi w postaci kotki Kitty, Evelyn i George mogli doprowadzić tę historię do szczęśliwego końca. Jak mogłam przez cały ten czas ufać Samancie? Gdzie ja miałam oczy? Wyrzucała sobie Evelyn. W odpowiedzi George przyciągnął do siebie żonę i delikatnie pocałował ją w policzek. Potem szczęśliwi rodzice podeszli do łóżeczka, w którym ich synek spał, i patrząc na niego, nie mogli powstrzymać uśmiechu. Obok chłopca, zwinięta w kłębek, spała Kitty. Dla młodych małżonków oznaczało to tylko jedno. Teraz ich maluszek będzie miał prawdziwą nianię, która oprócz wąsów i puszystego ogonka ma też duże i kochające serce.